Cześć, Aleksandra Fedorczak dla portalu Realnews.pl, a ze mną Arkadiusz Pan Pawłowski, hej. No, siema, cześć, cześć, co tam, jak tam? Super, mi się oglądało konferencję. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Arkadiusz, jak ci prowadziło? Super, jestem totalnie wykończony, po prostu spływam, rozpływam się, było tak gorąco dosłownie i w przenośni działo się, było coś dla każdego. Było trochę cringe'u, trochę śmiechu, trochę dymów, trochę sportowej rywalizacji. I super, to jest bardzo dobry kierunek. Według mnie właśnie taki melting pot, taki po prostu garniec rozmaitości, to jest kierunek, który sprawi, że to i będzie ciekawe i oglądane, no i dużo przez to też niespodziewanych rozwiązań. Na przykład ten, myślę, że on może też zaskoczyć. Hej! No właśnie. Słuchaj, a jeżeli chodzi o taki najlepszy fragment tej konferencji, który zapamiętałeś, to? Wiem, że pewnie szatowany najbardziej będzie moja odzywka w kierunku Kolara, tak strzelam, że pewnie to odgryzienie będzie dosyć takie mocne, bo to było największą reakcję na publiczności, ale myślę, że rywalizacja Brodnicka-Masti to jest coś, co naprawdę, wow, jeżeli to jest pierwsza konferencja, to co będzie na kolejnych materiałach, a zresztą, tutaj, przepraszam, jak krzyczę tutaj obok Aniela Bogusz, właśnie o niej mówię. Jeszcze teraz, nie? Po 4 godzinach rozpływania się, tak, ale Aniela też ma energię, więc nie mogę się doczekać. Słuchaj, Arek, a jeszcze właśnie powiedz, jak ty oceniasz zachowanie Ewy? Ona była troszeczkę wytoczyła działa w stosunku do Anieli. Tak, ja byłem zaskoczony, w sensie jakby nie będę tego oceniał w kategorii dobre-złe. Byłem zaskoczony, że to właśnie od niej, czyli od sportowca, poszły te takie mocne armaty i pierwsze, że tak powiem, przekleństwo, wulgaryzm wyszło z jej ust. To było dla mnie zaskakujące. Mówię, panowie, nie będę tego oceniał. Rozumiem, że to są emocje, to jest też highlight, tutaj się oczekuje, że się będzie działo, no i wow. Ja nie mogę się doczekać też tego, w sensie, jeżeli to jest na pierwszej konferencji, to co będzie działo się na kolejnych materiałach? Przecież jeszcze mamy content, który będzie udostępniany na kanale na YouTubie. Mamy przecież media trening, ważenie, drugą konferencję, samą galę, no wow. No, wydaje mi się, że tam, jeżeli tak wyglądała pierwsza odsłona, no to nie mogę się doczekać kolejnych. Naprawdę ogień. A wiemy też doskonale, że Aniela, no nie, łatwo, że tak powiem, nie popuści, więc to też nie jest tak, że Aniela to po prostu będzie przyjmować na klatę, tylko będzie jakby się odgryzać. Myślę, że też to robiła no, skutecznie. To, co powiedziałeś właśnie, odnosząc się do tego, co było najciekawsze na konferencji, to gdzie jesteś tutaj, a Don Casio gdzie jest? No, myślę, że Don Casio skomentuje to. Myślę, że na pewno skomentuje, ale to był komentarz, który miał ugryźć Kolara, a nie ugryźć Casio, więc Casio, pozdrawiam cię serdecznie. Zresztą on wie, że jakby on będzie gadał i jakby cały czas gada. Ja tam zresztą mu pisałem, bo ja wiem, że on dostawał bardzo dużo, w sensie... Nie wiem, na ile też go tam, wiem, że po nim to spływa, on jest bardzo odporny na to, ale no dostawał bardzo dużo komentarzy, bo też jakby do mnie to dochodziło, że dostawał dużo komentarzy negatywnych, hej, dzwoniłeś ludzie, którzy naprawdę myśleli, że on nie dzwonił, on z tym nie miał nic wspólnego, ja to powtarzam raz jeszcze, on nie ma takiej mocy, oczywiście Casio jest Casio król i tak dalej, ale no nie ma mocy decyzyjnej, zwalniania ludzi i tak dalej. Ja mu napisałem, stary, nie wiem, czy tobie się opłaca pisać takie rzeczy, no bo jakby będą cię hejtować za to, jakby to nie jest powód do dumy, nie, jakby to ludziom się w większości ta decyzja nie podoba. No ale on powiedział, że no stary, no jak zwolniłem, to zwolniłem. No spoko, no więc niech będzie, że zwolnił. Ja nie mam ponownie jakby żadnego, nie jest to hejt w stronę Casio, to była tylko i wyłącznie jakby odgryzka na tekst, który był, no jak, że tak powiem, jak chciał zagrać ze mną w Casiusza, no to skończył tak jak Casiusz na tamtej konferencji. Po prostu. To też było mocne. Słuchaj, no myślę, że Casio na pewno się nie obrazi. Myślę, że nie. Casio to jest łebski gość. Myślę, że weźmie to na klatę, a jak się odezwie w jakimś tam live'ie czy coś, no to jakby trudno, też to przeżyje, no. Arku, a jeszcze powiedz, jak ogólnie podsumowałbyś to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło? No i czy możemy, tak jak zapisałam, zapowiadać, że będzie jeszcze więcej? No ja jestem mega zaszokowany, w sensie ja wiedziałem, że to będzie wielkie, ale nie spodziewałem się, że będzie tak wielka liczba, ponad 250 000 osób, które to oglądało, mówi, że to jest naprawdę nowa jakość, to jest wysoka liga i ja się nie mogę doczekać tego, co będzie. Jeżeli tak wygląda start, to jest jak u Hitchcocka, najpierw jest trzęsienie ziemi już było, a teraz ma być tylko lepiej, no to robimy, żeby było tylko lepiej, nie? Dokładnie, mi się najbardziej podobały te wejścia wszystkich, po prostu to Malik jak wchodził z Ringersli, z ochroniarzami. Jedno cudowne zdjęcie, wyglądam jak pulchny Jezus, ja tam stoję, w moim się, nie wiem, czy to widziałeś, przepraszam, nie. Jakiś taki, ktoś mi tam udostępnił, Jezus Maria, ale to będzie memiczne. Jak stoję po prostu taki w tym świetle, tam jest moje nazwisko i tak stoję, o Jezus, fenomenalne. Po prostu ja się nie mogę się doczekać teraz tego jakby całego przypływu tych wiadomości i tak dalej. Ja zawsze tak lubię, jak ludzie do mnie piszą na Instagramie, staram się odpisywać na te wiadomości, jak tylko mogę i tak dalej. Super, najprzyjemniejsza część tej roboty. No właśnie, takie wypompowanie i szczęście. No, przepraszam. Nic się nie dzieje. Arku, jeszcze mi wisisz zdjęcia, które ostatnio robiliśmy. Tak, jak najbardziej. Foteczki od Huberta, polecam serdecznie, The Liquor Store, wbijajcie do niego na Instagrama i te foteczki on też posiada.
Okej, to się do niego odezwę. A ty, Arku, jak tam przed wrestling? Bardzo dobrze. No teraz będziemy mieli od 2 do 8 kurs letni, więc zapraszam serdecznie. 7 dni wrestlingu, po prostu ostry trening, intensywny bardzo. Trenerzy właśnie Joe Legend, Nano Lopez, ja, Gracian Corpo, Marcin Rzeźniczek. Naprawdę bardzo fajnie to będzie wyglądać. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek myślał o tym, żeby wejść w wrestling, zostać gwiazdą wrestlingu, zapraszamy serdecznie do Prime Time Wrestling. Check it out, baby! Dokładnie tak. I na razie. To było jakbyśmy byli w teledysku boysbandowym. Dokładnie tak, girl. You know it, girl. Mm-hmm. Dokładnie tak, dokładnie tak. You know it. Dzięki bardzo, Arku. Dzięki bardzo, piąteczka. Piąteczka.